Radio CKP IDE. Danuta Stefanko, witam Państwa serdecznie. Na Ukrainie rozpoczął się rok szkolny i akademicki, a w Polsce dzieci i młodzież wrócą do ławek już niedługo. Zatem dziś zanurzymy się w atmosferę edukacyjną. Pozostańcie z nami, a na pewno poznacie przepis na skuteczne zdobywanie wiedzy. Przenieśmy się do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, gdzie niebawem rozpocznie się nauczanie języka polskiego. Miałam przyjemność porozmawiać z uczennicą Zofią Syrko, która opowiedziała o swojej przygodzie z polskim oraz podzieliła się receptą na sukces. Zosiu, dlaczego zdecydowałaś się na naukę języka polskiego? No, już od 8 lat chyba chciałam studiować w Polsce, bo pierwsza pojechała siostra i ja zobaczyłam, że bardziej się podoba tam. Ona opowiadała różne takie ciekawe rzeczy o studiach. I ja sobie podjęłam decyzję, że ja też chcę tam studiować i właśnie dlatego zaczęłam uczyć się języka polskiego. Jak trafiłaś do Centrum Kultury Polskiej? Właśnie spotkałam wolontariuszkę z centrum i coś my tam gadaliśmy i ona powiedziała, że o, mam fajny taki centrum, gdzie można nauczyć się języka polskiego oraz kultury. I ona powiedziała, że mogę spróbować. Właśnie ja przyszłam, bardzo mi się spodobało i dlatego zaczęłam tutaj uczyć się. Jakie jest twoje doświadczenie nauki w centrum? No świetnie, tak naprawdę nic złego powiedzieć nie mogę i nie chcę tak naprawdę, bo nie było nic takiego. Fajnie, uczyliśmy się, graliśmy się i tak, że nie było to tylko jakaś gramatyka i takie suche lekcje jak w szkole, a było ciekawe, z wyjazdami takimi edukacyjnymi. Bardzo mi się podobało i polecam wszystkim, kto chce tutaj uczyć się, bo to naprawdę świetne doświadczenie. Właśnie w jakich wydarzeniach uczestniczyłaś i co dała ci nauka w centrum oprócz takiej podstawowej znajomości języka polskiego, bo rozumiem, że w centrum zaczęłaś uczyć polski od zera. Tak, od zera. Dało mi tak naprawdę dużo nowych przyjaciół, właśnie możliwość komunikować się z Polakami, jeździć do Polski i w przeszłości podjąć studia. No i uczestniczyłam w dużo projektach, jak Dni Kultury Polskiej tutaj, czy Poezja, jak masz na imię. To bardzo fajne doświadczenie w życiu, że mogłam wykorzystywać język nie tylko teoretycznie, a i praktycznie też. Mówiąc o języku polskim, czy trudno było ci się nauczyć polskiego? I właśnie dlaczego to jest trudne albo łatwy język do nauczenia się? No, może mi było łatwiej, bo tak naprawdę to język polski jest podobny do języka ukraińskiego i może z tego powodu było łatwiej, ale tak naprawdę to nie jest to jakiś za bardzo trudny język, żeby nauczyć się, bo jeżeli jest chęć do nauczania się, to oczywiście, że nauczy się wszystkiego. Ale tak to nie mogę powiedzieć, że to było tak specjalnie trudno. Poza tym teraz są możliwości oglądania na przykład filmów czy słuchania muzyki po polsku, więc to też ja zakładam, że jakoś pomaga się do tego języka przyzwyczaić. Oczywiście, bo tak wyszło, że kiedy uczyłam się, to był czas COVID i nie mogłam spotykać się z ludźmi, żeby rozmawiać, ale sobie kupiłam Netflixa, tak, żeby oglądać filmy. No i właśnie to bardzo mi pomogło, bo ja słyszałam ten taki żywy język i słuchałam muzyki oraz podcasty. Czytałam książki i to bardzo pomaga, bo jak już mówiłam, że jeżeli chcesz nauczyć się, to korzystasz z wielu źródeł i właśnie to pomaga. Jaką radę dałabyś osobom, które chcą się nauczyć polskiego, jak właśnie dotrzeć do sukcesu? O, no to ciekawe pytanie tak naprawdę. Pewnie, że znałeś sobie otoczenie, które też chce uczyć się polskiego, bo to też jest bardzo ważna rzecz. No i wtedy uwierzyć w siebie, że możesz rozmawiać i dasz radę i tak pójdzie. Jak widzimy, wiara w siebie oraz determinacja są najlepszymi pomocnikami w osiąganiu celów. Mówiąc o celach edukacyjnych, jak wygląda nauka języka polskiego z perspektywy nauczyciela? Opowiedziała o tym Alina Cierkowa z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Posłuchajcie naszej rozmowy. Nauczanie języka polskiego jest jednym z integralnych elementów działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Dlaczego organizacja skupia się właśnie na tej działalności? Znaczy, nauczaniem języka polskiego zajmujemy się od momentu założenia Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego i oczywiście jest to integralną częścią, bo jak promujemy kulturę, prawda, promujemy język, promujemy tradycję, a bez znajomości języka nie da się tak dobrze tego poznać.
też jest ogromne zapotrzebowanie tak naprawdę w języku polskim, zawsze było. I jest zarówno ze strony na przykład osób, które mają polskie pochodzenie, mają polskie korzenie. Niemniej jednak jakoś tak się stało, że w domu ten język gdzieś zanikł i te osoby chciałyby się tego języka nauczyć, chciałyby go poznać. No ale też jest zapotrzebowanie wśród Ukraińców, tak, którzy, nie wiem, chcą czy wyjeżdżać na studia, czy jadą do pracy, czy w ogóle jakieś mają, nie wiem, relacje biznesowe, powiedzmy, jakieś rzeczy. Ale są też osoby, które po prostu dla siebie chcą się nauczyć. Ja pamiętam, była taka jedna pani, powiedziała, że kocha polską literaturę, chciałaby się nauczyć języka polskiego po to, żeby czytać po polsku. Więc naprawdę różne są te historie, co tutaj ludzi do nas przyprowadziło. Też młodzież na przykład, tak? Mamy wolontariuszy i często wolontariuszy przychodzą, a my z wolontariuszami tak naprawdę rozmawiamy tylko wyłącznie po polsku, prawda? Więc jak wolontariusze przychodzą, a nie znają polskiego, no to siłą rzeczy muszą się jego nauczyć. Albo chodzą na kursy, albo gdzieś się starają wśród rówieśników. Niemniej jednak ten polski jest w centrum cały czas. Ilu uczniów udało się przeszkolić centrum? Wiadomo, że w ciągu 10 lat trudno oszacować, ale tak mniej więcej. Wiesz co, bardzo dużo. Ja tak właśnie jakoś wczoraj siedziałam i się zastanawiałam nad tym pytaniem. Na pewno ponad 1000, tylko że jak to działa? To jest tak, że na przykład ta moja piękna grupa, ta moja kochana młodzież, oni przyszli, oni chyba wiążą ze 4 lata już. Część z nich już w tym roku poszła na studia, część jeszcze zostaje. I mnie już serce boli, jak ja sobie pomyślę, że w przyszłym roku ich nie będzie, bo to już takie moje dzieci. My się nawzajem w ogóle kochamy. Oni mnie, ja ich. No więc jest tak, że są osoby, które wracają, prawda? I są osoby, które są 2 lata, 3 lata, ale są też osoby, które przychodzą na przykład na 1 rok i ta wiedza, którą zdobędą, powiedzmy, im wystarczy do ich celów, dla których się uczą języka polskiego. Ale tak na pewno to daleko ponad 1000. Właśnie wspomniałaś, że wśród uczniów centrum są osoby, które mają polskie pochodzenie, które chcą wyjechać na studia. Co jeszcze motywuje ludzi do nauki języka polskiego? Naprawdę bardzo różne rzeczy. Na przykład wykładowczyni, tutaj u nas kiedyś uczęszczała na zajęcia wykładowczyni z uniwersytetu, która prowadziła zajęcia na uniwersytecie w Polsce. I jakby dla niej było ważne, żeby ona ten polski sobie dokształciła, żeby lepiej nim rozmawiała i tak dalej. Są osoby, które wyjeżdżają do pracy, są osoby, które lubią podróżować nawet i na przykład często spotykam się z takim, że lubię podróżować, często bywam w Polsce i chciałabym, nie wiem, umieć sobie coś kupić, załatwić sprawę z pociągiem, na przykład kupić bilet na pociąg czy coś takiego, więc bardzo różne, bardzo różne. A czasami po prostu lubią, czy to też chodzenie na takie kursy i czym jest ważne możliwość właśnie uczenia się offline. Chodzenie na takie kursy to jest też taka integracja z innymi ludźmi, to jest fajne spędzanie czasu, prawda, bo to nie jest tak, że tylko siedzimy i wkuwamy jakieś rzeczy gramatyczne, ale to są też przeglądy filmów, to są jakieś warsztaty, jakieś szkolenie, jakieś rysowanie, jakieś gry, zabawy, więc to jest też takie rozwijające wszechstronnie, nie tylko właśnie, że polskie, tylko że jakby ono właśnie, no rozwijają takie zajęcia. Też to się tworzy pewna społeczność już. Oni przychodzą na przykład, lubią sobie tutaj przyjść, napić się kawy, przychodzą sobie porozmawiać, obejrzeć jakiś film, też dużo daje, że mamy właśnie bibliotekę, no to mogą sobie wypożyczyć książkę i to jest fajne spędzanie czasu, naprawdę fajne poznawanie nowych ludzi, nowych przyjaciół, więc te zajęcia offline, jak najbardziej offline, one są super. Oczywiście są też, mamy też kursy online, prawda? I to jest też fajne dla osób, które mają mało czasu, które mieszkają gdzieś daleko. Mamy też na przykład, mamy 2 siostrzyczki i braciszka i oni się uczyli, oni mieszkali tu na Ukrainie, oni się uczyli z nami. Potem wyjechali, jak zaczęła się wojna, wyjechali do Polski. Oni w ogóle chodzą normalnie do polskiej szkoły, niemniej jednak w zeszłym roku uczyli się z nami online i w tym roku też się zarejestrowali na kolejny kurs i też się będą uczyli. I właśnie online daje te możliwości, że jak tobie się tu podobało i chciałbyś tu kontynuować, niemniej jednak nie mieszkasz tu, no to jakby możesz z nami też być, możesz z nami się też uczyć, więc wszystko ma swoje plusy i minusy tak naprawdę. Właśnie wspomniałeś, że czasami bywały takie sytuacje, że cała grupa z jednego poziomu od razu przechodziła na kolejny w kolejnym roku szkolnym, więc te osoby wracają. Jeżeli wracają, podoba im się tutaj. Jak wyglądają lekcje w centrum? Tak, wracają. Właśnie bardzo mnie cieszy, bo na przykład jeżeli chodzi, ja w zeszłym roku miałam te 2 grupy, to wszyscy wrócili. I to takie fajne, też to pokazuje, że ty robisz coś fajnego i że jakby ludziom się podoba. Też pamiętam, że w zeszłym roku to była grupa A1, teraz to już będzie grupa A2 i tam dziewczynka z mamą pojechały do Polski, do Krakowa. I tam pamiętam, jeszcze mama ze mną konsultowała, co by było fajnie zwiedzić i w ogóle jakieś takie pytania, gdzie zamieszkać. I jak wróciły już z tej Polski, to matka do mnie napisała, że ona tak bardzo dziękuję. Ona mówi, moja córka tak pięknie rozmawiała po polsku. Ja byłam w szoku, że po roku może tak ładnie rozmawiać. To była mnie powzięta, tak to
bardzo miłe takie było. Zajęcia, no różnie się, znaczy musi być, na pewno musi być gramatyka, musi być pisanie. Jak jest? Chcesz się nauczyć czytać, musisz czytać, chcesz się nauczyć pisać, musisz pisać, chcesz się nauczyć mówić, musisz mówić. I jakby to wszystko w taki sposób robimy, czyli i dużo rozmawiamy, trochę piszemy jakieś wypracowania, no trochę, bo nie tak dużo, taka prawda, ale dużo lubimy ćwiczeń gramatycznych, ale też się dużo bawimy, nie wiem, możemy wyciągnąć jakąś mapę, jakieś zabawki, jakieś gry edukacyjne, jakby poznawać język polski w taki różny sposób, też oglądamy filmy, jakieś krótkie wideo na YouTubie, więc tak, żeby to było fajne i ciekawe, tak, żeby to było takie, żeby była w tym emocja, bo tak będzie takie suche gadanie, pytanie-odpowiedź, to ono zanudzi zarówno nauczyciela, jak też zanudzi właśnie uczniów i nie będzie tego efektu, tak, bo też każda osoba tak naprawdę ona się inaczej uczy, ma inne, inaczej potrafi coś zapamiętać, informacje, tak, ktoś na przykład słuchowo, czyli jak, nie wiem, śpiewasz mu alfabet, powiedzmy, jak dzieciom małym, nie, i on to zapamięta, ktoś musi czegoś dotknąć, ktoś musi zobaczyć, żeby to były jakieś kolory, więc każdy zapamiętuje i uczy się inaczej, więc ważne, kiedy robisz zajęcia, robisz kursy, czy uczysz w szkole, ważne właśnie pamiętać o tym, żeby tak dozować, powiedzmy, podawanie informacji właśnie w różnorodności, tak? Żeby każdy, kto jak zapamiętowuje, żeby miał możliwość właśnie z tego skorzystać. Czyli poprzez język polski też trochę do kultury, do tradycji, do historii, do geografii. Tak, oczywiście, no bo my mamy kursy, tak? I to są zajęcia 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, ale mamy też zajęcia sobotnie, to jest 2 soboty, czyli w miesiącu. I tam też młodzież, teraz nasza zainicjowała, wolontariusze zainicjowali taki projekt Owszem Polska. I to jest właśnie projekt kulturowy. I na niego uczęszczają kursanci. I to jest piękne, bo kursanci, bo tak naprawdę oni są w tej grupie B2, tak? Czyli sami kursanci zrobili projekt i uczą, czy dorosłych, czy młodzież, którzy trochę mniej od nich wiedzą, umieją, uczą ich i super to jest. I oni tutaj robili regionalne dania chyba polskie, coś takiego, to właśnie to była rozmowa, była prezentacja o tych daniach, a potem oni to sobie tutaj w kawiarence gotowali, jakieś pierogi i jeszcze coś, więc to było właśnie takie ciekawe. Także sama młodzież też jakby robi już jakieś takie inicjatywy, które pozwalają ludziom zagłębić się w kulturę, w historię, w tradycje polskie. Właśnie najlepiej świadczą o skuteczności czegokolwiek, w tym przypadku o skuteczności kursów, osiągnięcia uczniów. I tutaj oprócz tej inicjatywy, o której wspomniałaś, Owszem Polska, też młodzież, dzieci uczestniczą w różnych konkursach, olimpiadach. Tak, uczestniczą i teraz ostatnio, jak byliśmy, nas znaszli ten kraj w Lwowie, znaczy w Brzuchowicach, no to możemy się pochwalić, że mieliśmy 1 pierwsze miejsce, 1 2. miejsce. I 1 wyróżnienie, a było nas 4 osoby, więc to fajny sukces. Też jak był ten konkurs pani prezydentowej Słowem Polska, to też pierwszy raz zajęliśmy 1 miejsce, a 2 raz zajęliśmy 3 miejsce. Więc dzieci recytują, śpiewają, robią jakieś koncerty, znaczy w ogóle teraz ostatnio, jak chyba rozmawiałyśmy z tobą o Dniu Dziecka, to właśnie Dzień Dziecka został zorganizowany całkowicie przez młodzież, całkowicie. Oni zrobili cały program i potem zrealizowali. I to jest niesamowite. I ja uważam, że to jest naprawdę sukces nas wszystkich. I młodzież jest piękna i jestem dumna i modlę Boga, żeby zostali. Taka atmosfera jest motywująca dla młodzieży, ale też dla innych uczniów, ale też motywująca dla zespołu, żeby dalej pracować. Właśnie jakby takie może w pigułce, dlaczego warto się uczyć polskiego i dlaczego właśnie w centrum? Warto się uczyć polskiego, dlatego że język polski jest piękny, cudowny i te wszystkie rzeczy, szy, w Szczebrzeszynie, szcząż brzmi w Trzcinie, super wymawiać, każdego można zaskoczyć, jak też będziesz umiał powiedzieć. To jest jedno, kultura polska jest też bardzo fajna. Polski, jeżeli chodzi o osób, które rozmawiają w języku ukraińskim, to tak naprawdę polski jest bardzo bliski, znaczy ukraiński do polskiego, polski do ukraińskiego. Są to języki słowiańskie, więc też łatwiej się tego nauczyć. Chociaż też można dużo różnych takich kawałów powiązanych właśnie z podobieństwem, tak? A tak naprawdę słowa się mocno różnią. No da się nauczyć tego języka, nie ma takiej trudności. A dlaczego w centrum? To nie tylko nauka, to jest atmosfera, to jest przyjaźń, to jest miłość, to jest dobre spędzanie czasu i pyszna kawa. Radio CKP IDE. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Dzieciom i młodzieży życzymy owocnego roku szkolnego i akademickiego, pełnego ciekawej wiedzy i doświadczeń, nowych przyjaźni i niegasnącej motywacji do otwierania nowych horyzontów. Do usłyszenia w Radiu CKP IDE.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polskie Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.